Bądź mną. Level 20. Sesja mocno. Sąsiad kupuje sobie psa. Bydle szczeka jak opętane. Nie możesz się uczyć. Strasznie cię denerwuje. Kupujesz zatyczki do uszu. 4 pary za 2 ziko. Dobry biznes, PNG. Nareszcie zgłębiasz wiedzę z prędkością światła. Nic cię nie rozprasza. Możesz się uczyć 5 godzin dziennie. Robisz blitzkrieg przez kolejne książki. Rozwalasz wszystkie egzaminy w pierwszym terminie. Zauważasz, że już nie tylko pies ci przeszkadza, gdy nie masz zatyczek. Wykładowcy za głośno chodzą w trakcie pisania kolokwiów, ptaki za głośno śpiewają, ludzie za głośno mówią. Zaczynasz pisać testy na studiach z zatyczkami w uszach, bo inaczej nie jesteś w stanie się skupić, bo wykładowca za głośno chodzi po sali. W sumie świat bez dźwięków jest całkiem spoko. Odkrywasz siebie, masz bardziej błyskotliwe myśli, nie tracisz czasu na oglądanie durnych filmików na YouTubie, bo nie chce ci się zdejmować zatyczek. Zaczynasz na stałe nosić zatyczki w uszach. Uczysz się języka migowego, bo w sumie jednak chciałbyś z kimś pogadać. W kolejnym roku na studiach wmawiasz wykładowcom, że jesteś głuchoniemy. Koledzy ze studiów po prostu akceptują twoją fanaberię. Po jakimś czasie większość ludzi na roku kojarzy cię właśnie z tego, że nie mówisz, a migasz. Organizacja studencka związana z twoją uczelnią prosi cię, żebyś został ambasadorem ich akcji charytatywnej, w której zbierają pieniądze na pomoce dydaktyczne dla szkoły dla głuchoniemych. Organizatorka tej akcji to solidne 8 na 10. Zgadzasz się immediately. Siostra organizatorki jest głuchoniema, więc dziewczyna zna dobrze język migowy. Pomagasz zorganizować całą akcję. Spędzacie razem długie popołudnia, gestykulując nad szczegółami całego wydarzenia. Czujesz, że iskrzy. W końcu zbierasz się na odwagę, żeby do niej zamigać. Anonko, pójdziesz ze mną na kawę? Zgadza się. Zaczynacie się spotykać. Świetnie się dogadujecie. Na migi. Miłość kwitnie. Motylki w brzuchu. Exe. Jednak czujesz, że czegoś ci brakuje. Chcesz usłyszeć jej głos. Głos swojej prawdziwej miłości. Organizujesz kolację przy świecach. Siedzicie najprzeciw siebie, wpatrzeni sobie w oczy. Mówisz jej, że nadszedł przełomowy moment w waszym związku i wyjmujesz zatyczki z uszu. Widzisz łzy wzruszenia w jej oczach. A teraz powiedz coś do mnie, kochanie. Korwin ma kontrowersyjne poglądy, ale liczy się program partii. Heartbreak JPG. Z rozpaczy wyskakujesz przez okno z 10. piętra. Wszystko przez tego cholernego psa!